Hej, witajcie na kanale Sypnie Planuję. Przyszedł już najwyższy czas, żeby opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w ostatnim roku, a dokładnie jak my odbieramy Polskę. Słuchajcie, byliśmy 14 lat w Anglii i wraz z mężem i dwójką dzieci wróciliśmy do Polski. Jesteśmy tutaj już kilkanaście dobrych miesięcy i chciałabym Wam odpowiedzieć, jak my dokładnie odbieramy Polskę po tak długim pobycie za granicą. Zapraszam do oglądania. Mój mąż zawsze chciał wrócić do Polski i myślę, że tak jak większość Polaków, którzy mieszkają za granicą, kierują się tymi wspomnieniami sprzed wyjazdu. I tak samo było z moim mężem. Jedną rzecz, o którą zawsze zabiegał i ciężko nam było ją tak zdobyć na wysokim poziomie, w Anglii to była łatwość w nawiązywaniu nowych znajomości, utrzymywaniu ich, w ogóle posiadania bogatego życia społecznego. Słuchajcie, przez 14 lat zdobyliśmy naprawdę fantastyczną grupę przyjaciół i świetnie nam się żyło. Bardzo za nimi teraz tęsknię i po prostu brakuje mi ich. Ale to nie zmienia faktu, że to była garstka osób. Nie mieliśmy znajomych ze szkoły, nie mieliśmy tam dużej rodziny, nie mieliśmy sąsiadów, z którymi się wychowaliśmy, ani nie mogliśmy wrócić do miasteczka, z którego pochodziliśmy. Także to nawiązywanie kontaktów było naprawdę bardzo trudne. Pamiętam, moja przyjaciółka mówiła, że nie przejmuj się, jak twoje dzieci pójdą do żłobka czy do przedszkola, poznasz tam rodziców i tam nawiążesz świetne znajomości. Wszystko ok, tylko że moje przyjaciółki dzieci poszły do szkoły, gdzie połowa dzieci była polskich, a połowa angielskich. I tam rzeczywiście poznała bardzo dużo mam z takiej samej sytuacji jak ona, gdzie na przykład przyjechały do Anglii na zachrobek, założyły rodziny, często też z Anglikami, co nie zmienia faktu, że to były Polki i z garstki, nie wiem, 20 czy 15 osób można było sobie wybrać 3 czy 4, z którymi naprawdę można było się fajnie dogadać. Dlatego też tak poradziła mi. Słuchajcie, u mnie było troszeczkę inaczej, bo mój synek poszedł do żłobka na wiosce przyszytej do naszego miasteczka i nie było tam żadnego Polaka. I oczywiście, tak jak wszędzie, spotykaliśmy się przed szkołą, przed żłobkiem, przepraszam, i czekaliśmy, aż nasze dziecko zostanie przeprowadzone przez nauczyciela. Można wtedy było porozmawiać i zamienić kilka słów, ale mam teraz, słuchajcie, porównanie. To jest niebo a ziemia. Nie wiem, dlaczego ciężko mi było nawiązać kontakty z tymi ludźmi. Naprawdę zero problemu z językiem czy wysłowieniem się, naprawdę bogate słownictwo i taka chęć do poznawania tych ludzi. Jednak ta mentalność była inna. Słuchajcie, teraz moje dzieci chodzą i do żłobka, i do przedszkola, bo Asieńka ma 2 latka, a Adasiek prawie 5. I tam momentalnie, w momencie, kiedy czeka się na dzieci, nawiązuje się szybka rozmowa z jakimś rodzicem, druga, trzecia, czwarta, po jakimś czasie umawiamy się gdzieś na spotkanie, gdzieś na kawę. Dzieci mają urodzinki, więc tam też można się spotkać z wieloma rodzicami. I słuchajcie, jakoś to się ciągnie. Mamy też wspólną grupę na WhatsAppie i tam do siebie piszemy. Także naprawdę łatwość w nawiązywaniu kontaktów jest naprawdę, naprawdę dużo, dużo lepsza, jeżeli chodzi o porównanie Polski do Anglii. Mój mąż wspominał też bardzo dużo o takich relacjach w nawiązywaniu kontaktów, jak to nazwał, z babeczką z warzywniaka. Ja tego nigdy nie potrafiłam zrozumieć. Słuchajcie, no ja na zakupy w Polsce nie chodziłam. Skończyłam szkołę i wyjechałam do Anglii, więc jakoś tak nie zapoznałam jeszcze tego, nie zasmakowałam tego życia. Ale mój mąż właśnie o tym mówił i dopiero teraz rozumiem, o co mu chodzi. Pamiętam, jeżdżąc po sklepach w Anglii, był bardzo suchy kontakt, czyli pani za ladą wypytywała się standardowe pytania. Zdarzały się fajne sytuacje, nie powiem, że nie, bo to nie było takie naprawdę schematyczne, ale jednak nie było bardzo luźne. Pamiętam, jak jeździliśmy na przykład do sklepów właśnie bardziej specjalistycznych, bo na przykład zepsuła nam się jakaś część w samochodzie. I też nie wiedzieliśmy, jakie są dostępne sklepy, jakie to są marki i w ogóle.
I pytając się, szukając pomocy, pan na przykład za ladą w ogóle nie chciał nam pomóc, dopiero osoba stojąca obok powiedziała: ej, no słuchajcie, podjedźcie tam do tego sklepu, tam wam sprzedadzą, nie wiem, osobną część, a nie cały na przykład, nie wiem, silnik czy pompę do auta. Także zdarzały się w ogóle takie ewenementy. Tutaj w Polsce podejdzie się do kogokolwiek, czy w Castoramie, czy w OBI, gdziekolwiek, zagada się do człowieka i on wytłumaczy wszystko. Mało tego, jeżeli powie, że słuchajcie, u nas tego nie ma, jedźcie tam za róg albo do tego sklepu, tam pewnie będzie, albo wpisz sobie pan tu i też pan kupi na Allegro taniej. Można też zagadać z kimś, nawet stojąc w kolejce, zwłaszcza jeżeli są dzieci i zaczepiają, to jest zupełnie inne. Takie po prostu łatwe, naturalne, proste. Ktoś, kto nie wyjechał nigdy za granicę, nie potrafi tego zrozumieć i też chyba nie doceniamy tego, kiedy mamy to na co dzień. Ja jestem bardzo szczęśliwa z tego, jak to przebiega. Słuchajcie, my się wprowadziliśmy do nowego domu. W Anglii też. Dlatego mam te porównania. Sąsiedzi tam oczywiście mówili nam dzień dobry, kiedy przechodziliśmy przez ulicę i zagadywali. Mieliśmy jednych fantastycznych z sąsiadów, którzy gadali z nami non-stop, przychodzili do nas, zapraszali nas na grille i my tak samo. Ale cała część, druga część ulicy po prostu w ogóle była na dystans i czuć było to, że nie jesteśmy u siebie. Niby było wszystko ładnie i grzecznie, ale na przykład nie potrafili być z nami szczerzy, że coś im przeszkadza albo czegoś. Nie pamiętam, jak pierwszej zimy włożyłam każdemu kartkę świąteczną, bo tak w Anglii jest, że w Anglii się po prostu daje w pracy do ręki kartki świąteczne z życzeniami od całej rodziny, a na swoich osiedlach czy ulicach po prostu wrzuca się najbliższym sąsiadom do skrzynek. Ja takie kartki wrzuciłam. Okazało się, słuchajcie, że moi niektórzy sąsiedzi są ateistami albo wyznają inną wiarę, co nie zmienia faktu, że i tak włożyli mi również kartkę. Oni nie mieli żadnych ozdób, żadnych choinek, niczego, ale nie przyznali się, nie porozmawiali ze mną, że słuchaj, nie wiem, przeszkadza mi to albo nie chciałbym tego robić, cokolwiek. Była taka jakaś blokada w tych nawiązywaniu sytuacji. Tutaj natomiast, słuchajcie, ja już wiem, kto gdzie pracuje, kto co potrafi, kto jak budował. Sąsiedzi nam powiedzieli na przykład, bo ten domek już jest wybudowany, my go wzięliśmy, wszyscy tutaj na ulicy budowali się w tym samym czasie, my go wzięliśmy po 4 latach, jak już został wykończony, więc wszyscy dookoła wiedzą, co tu się działo i nam po prostu wspominają i mówią, co było zrobione dobrze, a co ktoś spartaczył i trzeba było poprawiać. Mamy fajnie, bo te płoty są przezroczyste, tylko z jakichś takich rurek, więc widać wszystko, co robią sąsiedzi u siebie na ogródkach i po prostu można za każdym razem zagadać i to jest takie naturalne. Od razu przeszliśmy na ty. Wszyscy jesteśmy w podobnym wieku, no w takim już, bym powiedziała, po 30, więc naprawdę jest tak przeuroczo, po prostu przeuroczo. Tutaj na przykład jest sąsiadka z pieskiem i ten piesek uwielbia dzieci, bawią się z nimi, pamiętam, biegali chłopcy i w ogóle, bo oczywiście jest już kolega Adasia za płotem i to było piękne, a ja pamiętam z Anglii, ja wiem, że to jest taki przykład tylko, ale ja też podaję przykład swojego życia, a nie całego świata, więc wybaczcie mi to, jeżeli tak idę typowo tylko i wyłącznie po swoich przykładach, ale pamiętam, że sąsiadka właśnie wracała z pieskiem ze spaceru, a ja siedziałam z Adaśkiem na chodniku, bo nie wiem, chyba rysowaliśmy kredą czy coś takiego i ona ominęła nas wielkim łukiem, przepraszając, później mówiąc, że przepraszam, że ona tak robi, ale jej piesek nie lubi dzieci i ona nie podejdzie. Wiem, że małe pieski nie lubią dzieci, zgadza się i w ogóle, ale żeby nie podejść do takiego małego 2-letniego szkraba i zagadać z sąsiadką, z którą się nie widzieliśmy od tygodnia, takie jakieś unikanie, nie wiem, ciężkie. Tak samo mieszkaliśmy w bloku i tam też byli fantastyczni sąsiedzi. Byli tacy, którzy nie odpowiadali dzień dobry i nigdy się nie zapoznaliśmy, a byli tacy, którzy po prostu mogli godzinami siedzieć z nami i rozmawiać, bo też mieli dzieci w podobnym wieku i podobne tematy.
Także ja relacje tutaj społecznościowe, nawiązywanie kontaktów i wszystko inne w Polsce kompletnie uznaję za dużo łatwiejsze, lepsze, takie po prostu naturalne, jak ja to nazywam. Tak samo jak wprowadzając się do tego domku, mieliśmy kilka spraw do załatwienia. Trzeba było położyć strukturę, trzeba było wyrównać teren, musieliśmy znaleźć fachowców. I taka rozmowa z takim fachowcem też była taka naturalna, zwykła. Często było też tak, że my nie potrafiliśmy się wysłowić, nie znaliśmy tego języka, jak, co to ma dokładnie być położone, ta struktura, to tynk, czy jakiś tam granit, ja nie wiem, co oni do końca kładli, już nie pamiętam tych nazw, ale przyszedł normalnie pan, wszystko wytłumaczył, w ogóle się nie patyczkował, opowiedział nam jeszcze kilka innych sytuacji i nawet zdarzyło się tak, że my oglądaliśmy bliźniaka, którego chcieliśmy kupić w stanie deweloperskim. I już naprawdę bardzo mocno się zastanawialiśmy nad tym bliźniakiem. Okazało się, że ten pan pracował tam na tej wykończeniówce i tak się na nas spojrzał, to co, nie kupiliście tego bliźniaka? Ja mówię, no nie, nie kupiliśmy. No to ja wam teraz pokażę, co oni tam schrzanili. Także taka po prostu luźna rozmowa. Wiadomo, że ja nie mówię, nie obrażając nikogo, deweloperzy często teraz zwłaszcza są przyciśnięci kosztami, bo wszystko poszło w górę i próbują jak najszybciej zamknąć te budowy i sprzedać, więc było tam kilka mankamentów, na które po prostu przymknął oko i nie chciał poprawiać. Także nas przestrzegano, żeby nie kupować domków od deweloperów, bo są po prostu budowane po kosztach. Chociaż powiem wam, że tutaj kupiliśmy domek, który był budowany dla siebie. Małżeństwo tutaj budowało ten domek. A i tak, sprowadzając kolejnego i kolejnego fachowca, bo jeszcze mamy ogrzewanie podłogowe i chcieliśmy dowiedzieć się dokładnie, jak to działa wszystko i kilka innych spraw, też się dowiadujemy, że gdzieś tam troszeczkę ktoś poskąpił pieniędzy i mogło być to bardziej przemyślane, także nie ma co obwiniać tylko i wyłącznie deweloperów. Ja rozmawiam też właśnie z innymi ludźmi, którzy mówią, że no, gdybym ja się znowu mógł budować, to bym zrobił to i to inaczej, tak? Także jest dużo takich spraw, na których po prostu musimy się też nauczyć. No dobrze, moi drodzy, troszeczkę się rozgadałam na temat tych relacji międzyludzkich, jeżeli chodzi o porównanie Polski do Anglii, więc na tym zakończę dzisiejszy filmik, a już w następnym filmiku opowiem wam o kosztach życia, jeżeli chodzi o Polskę i Anglię. I takie porównanie również wam zrobię. Myślę, że będzie bardzo łatwo mi porównać, gdyż i w Polsce, i w Anglii mieliśmy dobre prace i stać nas było naprawdę na godne życie, więc tutaj myślę, że porównanie będzie bardzo rzetelne. Także zapraszam was już na kolejny filmik, a na dzisiaj to już wszystko. Pa, pa!